Ignacego. Ja też mam Ignacego. Numery podawu, patrz. To jest numer. No właśnie pytałem cię, Kłosowski, on mówi nie, Krystian Kłosowski. Nie ma racji. Nie ma racji, to ja dziękuję. My dziękujemy bardzo. Robicie robotę, czy tak? Nie, taka jest normalna. 8-6 rocznik jesteś? No. Które płodno to jeszcze to. Dalej tego case'a. Pasuje rozmiar, bo ja podawałem rozmiary przed tym. Co? No! Nie, to w Niemczech. Wyszywali Niemcze? A, w Niemczech. Tylko nie w Szczechu, tylko w Polsce ziemniaków, bo trzeba by dać temu Krystianowi coś na te bluzy. Nie? Przywieźli te zaworki? My też dziękujemy. Mamy do wymiany jedną łapkę, tu skrajną. I była zerwana śruba, to zabezpieczająca, co mi jeszcze jest, trzeba wymienić. Łapki tutaj mam, cały komplet w aucie. Tu będę to miał, wszystko jest opisane. Lewa skrajna, to będzie... Prawa skrajna, to będzie ta. To ta, nie? Ten, skrobaki są dwa do przestawienia. No. Gdzie skrobaki? No dwa i prać jest zjebnięty. Będzie strzelony tu. No, no. Jest trochę do zrobienia. A ten? W ogóle... Do góry trzeba zbiornik podnieść. Bo to jest bo ta rura jest zgięta. I to jest, to się wszystko do tego tak. Co? Włączysz wałek trochę jak ten, jak podniesiesz zbiornik już, bo pręt jest pęknięty jeden. Tak jest, Kuba, poniosę zbiornik. Wtedy jest lepsze dojście. Szukamy tego prętu. Gęsty olej wyłączyłem wcześniej, tak i tak przeleciało. Wyłączam, a to się jeszcze kręci, bo tarczki ciągną, jak jest gęsty olej. No i dobra, ustawione. Było rybacz. Dobra, i trzeba linkę wziąć i zaczepimy to, pociągniemy, zobaczymy. A ten też jest strzelony, tu już odpadnie. Dobra, to ten jest złom, to wywalnia, ten też. Wywalnia śpektrum. To masz szybkość prętek, kurwa. Ten jest do wywalenia, a tamten trzeba śrubki wstawić nowe. Bo i tak na tym śrubki też puściły tam i tam. I to jest ten. Coś tu musiało wpaść, jak ten. No na pewno, to przecież. Zablokowało i urwało. Czemu widać, bo tam też do prostowania jest. Widać na strumie. Co, i odcinam tego pręta tutaj i tam muszę porozwiercać te, a tu trzeba będzie zanitować, znaczy przykręcić na długość, tak o, i tam za hak. No tak, a to? No to trzeba to, gdzie ta jest, tam złapać za ten i tutaj podlemieszem. Lutian, tak? Łapiesz tą szeklę tam podlemieszem? Za środkowy trzeba złapać. Za środkowy lemiesz pod lemieszem, szekle przełóż. Środkowy lemiesz. Ten, no. No ale przełożyć przez to. Tu masz szekle. Tu za pod samym lemieszem. Przed taśmą. Z przodu. Ja rozumiem, no tu. O tak, o, no. No. Tu linka i ten. Masz linkę.
Złapiemy tutaj, żeby nisko ciągnąć. Popuść ją. Pół obrotu, popuść. Zaciągnij ją. Dobra. Dobra, teraz trzeba wyjść. Okej. Ci hamulec. Jeszcze kawałek. Musisz zapalić go. Trochę poszło. Jeszcze kawałeczek. Dobra, może będzie. Dobra, już jest dobrze. Dużo lepiej, bo tamten wchodził na ten, a teraz już nie wchodzi, nie? Tylko tamten jeszcze trzeba nacisnąć, nie? No trochę możemy nacisnąć ten wargiem. Trochę no, poszło. Wtedy wchodził na ten, nie? No jeszcze by można było trochę, no. Tylko trzeba szarpnąć ładowarkę, bo to tak to nie na radę hydrauliką. Trzeba do tyłu szarpnąć. Dlatego nie wyprostujecie, już próbowali kiedyś na polu. No, pamiętam, no. Bo tu jest za dużo lusów na tym. Dobra, nie ma co przesadzać, wystarczy tak jak jest. Jest lepiej niż było. A jak tam wygląda pod spodem? Pręty już mam poodcinane. Teraz zakładamy nowe. I tu jeszcze musimy nacisnąć lewarkiem o poprzeczkę trochę ten lemier, żeby on poszedł niżej. A tutaj do wymiany łapka jest. Ej, tu rolka jest rozpieprzona. Skrobak się przesunął. A, od tego skrobaka, no. Dobra, jest. No i Damian wyjeżdża. Sebastian pojechał przez chwilą. I zaraz zaczynamy kopać. Młodego. Jak masz na imię? Ignaz. Ignacy. Ja też mam Ignacego. Ładne imię. No. Dobra, się bałem. Co? Pokaż. No ja. Na Rosję pasuje, no. Bałeś tak ładnie leci. Nie no, Łukasz mówił, jakie numery podawał, patrz. Jest. To jest najważniejsze. Paweł, pokaż się z tyłu, masz. Pasuje? Pasuje. No, jeszcze zawieziemy zaraz chłopakom na pole, nie? Na jesień sam raz. Tak. No, jeszcze koszulki są, a to sobie później też. No, tu jeszcze koszulki są. Ale ja wcześniej mówiłem, że powinny być gospodarstwo kłosowscy. No właśnie pytałem ci kłosowski, on mówi, nie, Krystian, kłosowscy zrobię. Ja mówię, dobra, nie? To też długo czekałem, dwa miesiące temu. Koszulka? Też masz tutaj. A jaki to będzie dla niego, też XL? Też XL, tak. Elka. To są tu dla Łukasza i dla Michała. M-ka, L-ka, 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 L-ka. Ty, czekaj, to jest nie tak. Nie, M-ka. Musi być dla Rosji. Proszę cię bardzo. L-ka. Nie, Łukasz podał od razu, że zrobiłem. Dziękuję bardzo. Proszę, nie ma za co. To ja również dziękuję. Proszę bardzo. Nie ma za co, to ja dziękuję. My dziękujemy bardzo. Robicie robotę, chłopaki, taka jest prawda, nie oszukujmy się.
Jedziemy na pole, zobaczysz na polu, jak kombajny kopią i damy chłopakom Damianowi i Sebastianowi. No, bluzy. Robiłem nawet, bo zeszłam sam. MK, nie? Będzie LK? MK. Czekaj, rozepnij. Tak, jeszcze zamek. I dwie L-ki to weźmiemy. Pasuje? Musi. Pokaż się z tyłu. No, elegancka. I jeszcze koszulka jest do kompletu. Koszulka MK. No. Daj pokoju. Koszulę skończasz sobie. Daj pokoju. Muszę przymierzyć. Daj telefon, będę nagrywać. I wtedy kapelusz będą koszulę. Co? Wtedy kapelusz będą koszulę. No tak, tak. Tam ludzie gdzie. Taka ciepła ta koszula, nie? Chyba tak. Nie wiem. Ale rozmawiasz się jeszcze, powiem ci, o tym nie myślałem. To jest LK. To będzie LK. Mam jakiś M. A nie, to jest normalne. 8-6 rocznik jesteś? No. Tak sobie kieram. Z napisem masz? Pokaż. Nie. Dobra, to jest tylko dwa bluzy. A, to na takie guziki. Elegancko. Widzisz te roboty moje, chłopaki? No. Co? Stara. Pasuje, nie? No. Cześć, ludzie. Cześć, Maryska. A ja nieraz ciebie oglądam na TikToku, Kuba. RC, nie, IG, RC masz, tak? No, modelami się zajmujemy. No. Nieraz cię oglądam. Wygodna? Wygodna. Jeszcze tylko sadzę sobie do tego, spodni. Ale taka fajna, na jesień, bo taka grubsza jest, no. Elegancka. Dobra, pojedziemy teraz chłopakom na pole zawieść i zobaczysz, Ignacy, jak na polu u nas jest, nie? Nie no, Maciej, się stały się trzęsie. Co? Stały się trzęsie. Czemu? I dojeżdżamy na pole. Są ze mną chłopaki. Jak dojedziesz, to się zatrzymasz, bo prezenty wiozę. Wiozę widza, dwóch widzów i prezenty. Bra. Ja lubię. To jest urzędowy. A jesteś taki, co wiedzie trzy rzędy? Cztery są. Chcesz do traktora sobie wsiąść? To idź, chodź. Wsadź do traktora Ignacego, niech sobie posiedzi. Jak się tobie podoba? Usiądź sobie. Zobacz, co nam przywieźli. To dla każdego z ekipy. Elkę dla ciebie wzięliśmy. Góra, chłodno to jeszcze. Wakacje.
To i jeszcze jest koszulka, nie? Elka. No. Ale to musi wziąć na masztach, bo to jest. No ja to wezmę, tylko cię przywiozłem pokazać, no. To... Jakbyś mógł... Albo przejedź chyba, się, no tak, a my do Damiana pojedziemy, no. Nasiu jedź z Sebastianem, tak? Jeszcze muszę sobie gruszkę przymocować, zawsze ten. Damian, zatrzymasz się, bo mam prezenty dla ciebie. Zobacz. To już wszyscy dostali, zobacz. To jest dla ciebie bluza. Przymierzamy od razu. Pewnie. Akurat na zimę cieplutka będzie, nie? Jesień bardziej, ale zimę też przysłuży. Dawaj tego case'a. Pasuje rozmiar, bo ja podawałem rozmiary przed tym. Aha, będzie, pasuje. No i to najważniejszy pokaż. Pasuje. I jeszcze koszulka do tego jest. I dziękuję bardzo. Super. To położę, żeby nie spadło. Teraz masz elegancję, będzie wszystko fajne. Co? Damian, teraz masz elegancję. A to poczekamy, aż to dojadą, nie? Zawsze znajdzie jak trzeba. Na tak nie zawsze jest czas. Czego nagram jak kiedy? Jak się jedzie? Dobrze? Lewo. A to nawigacja nie działa? Działa, ale tak chciałem tutaj trochę pokierować, tak się pokierować. Ale daje radę, nie? Wie jak jechać, zobacz. Jak kierować. Jedzie trochę, nie? Ale jak się zejdzie, trzeba jeździć, nie tylko nawigacja. No bo jak się popsuje nieraz czy coś, to wie. Słucham? Mówię, teraz będzie mu przykład powiedzieć, że kopał ziemniaki. No nawet pokażę na YouTubie kolegom, że kopał ziemniaki, bo to się nagrało, nie? Co? No. A wyłączył mu nawigację, żeby sobie pokierował. Byś siedział, nie? Nie wiem o tym, wiem. No nie da rady. Popatrz się na rajesz. Od razu widać, nie? Że kierownicę łapie, wiadomo jak ten. Jak no, kierować. Mówię, tu zawracamy już od razu w lewo. No i wiedział, że w lewo, nie w prawo, nie? Widzisz. Krystian nam przywiózł te bluzy, które obiecał. Już chłopakom rozwiozłem. Są takie, LK, przymierz, z napisem. Czy ten napis tak pokój się wydaje, że on troszeczkę tego chociaż, czy jest? Prosto? Nie, na prosto. Dobrze, jest. Wyciągnięty do tego, wiesz?
A to jest wyszywany. Wyszywany, no. To mówisz, że to w Polsce wyszywali. Nie, to w Niemczech. Wyszywali w Niemczech? Tak, w Niemczech. A, w Niemczech. Tylko nie w Strausie, tylko aha, nie tam w Dortmundzie, nie? Bo w tym Strausie, jak ja chciałem zrobić takie napisy, kurde, za drogie tam, mi nie wiadomo, ja muszę... Dobra, no i te w Strausie by nie mieli litery EU, nie? EU, dokładnie, EU. Nie? Nie, bo mówię, że był problem, nie? No, dobra. Koszulka jeszcze jest i... I to taka koszula jeszcze jest, o, Elka. No jeszcze nie znalazł chyba. Koszula jeszcze, kur... Ten. Tam są ziemniaki jakieś gotowe, nie? Weźmiesz ziemniaki. Mogę wziąć, mogę kupić, no. No. Kupić tam. Tylko trzeba... bo te ziemniaki, one jeszcze się nie nadają na przechowanie, nie? To są takie na bieżącą konsumpcję. Bo jeszcze niedojrzałe są. Skórka schodzi, no. I mogą być, na niektóre się tam zacznie się psuć, bo one były na świeżo robione, nie? Na przechowanie to dopiero te, co tutaj robimy, to. Tu bez napisu. Ale fajne ma guziki, że takie ciach, ciach i ten. O, na mnie. Mogę przytyć. Wiesz, że pasuje. Mogę przytyć. Ja przytyłem 30 kilo, także nie śmieję się, wiesz? Ja też mam z tą wagą właśnie, o to chodzi. Tak. Paweł, trzeba, mamy jakiś tam z worki ziemniaków, bo trzeba by dać temu Krystianowi coś, no, za te bluzy. Nie? Przywieziesz ze dwa worki? Aby tam młodemu powiesz, że przyniósł, nie? Wow, tak. Tutaj proszę, od firmy polskie ziemniaczki do Niemiec, bo to tak, smakują na pewno lepiej. Lepsze niż te niemieckie. No tak, możemy dać ci 3 albo 4, jak zmieścić. To już takie za dużo. Możesz nawet Goebbelsów poczęstować polskim jedzeniem. No bo im się spodoba i co? No to będą przyjeżdżać, smakować polskie jedzenie. My też dziękujemy. A ja twoje. Dziękujemy, Paweł, za kartoflę. No, dziękujemy, Paweł. Wyładujemy jeszcze w międzyczasie jadalnego. Jestem tutaj na polu, gdzie kopiemy teraz ziemniaki frytkowe Innowator na dwa kombajny. Pierwszy transport już tu jedzie. Kurzy się niesamowicie. U Damiana musimy w kombajnie linki wyciągnąć. Musimy wyciągnąć linki, bo wyrzuca takie większe ziemniaki przez, z tyłu, przez węciniaka.